Dzień dobry, witam. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Piotr Kropisz, jezuita, duszpasterz akademicki. A zaprosiłam ojca głównie ze względu na blog jezuitów, który jest na portalu Areopag21, rekolekcje dla niewierzących. Ten blog jest właśnie, jak ojcowie jezuici adresują, głównie do niewierzących, ale ja muszę powiedzieć, że gdybym była osobą niewierzącą i przeczytała sam tytuł bloga, rekolekcje dla niewierzących, to nie wiem, czy bym weszła dalej i przeczytała zresztą dobry bardzo tekst ojca Rosłonia, dlatego że słowo rekolekcje pochodzi ze słownika kościelnego i to zakłada od razu, że ktoś chce przekonać mnie, żebym ja od razu stała się osobą wierzącą. Nie chce posłuchać mnie, co ja mam do powiedzenia, dlaczego jestem niewierząca, nie chce ze mną rozmawiać, poznać, tylko chce przekabacić mnie. Czy takie jest założenie? No, oczywiście nie jest takim założeniem, ale obawiam się, że jest ileś osób, które są niewierzące, które na dzień dobry właśnie to nie wejdą ze względu na to słowo rekolekcje. Myśl jest taka, żeby były teksty osób wierzących, chrześcijan, osób niewierzących i żeby była okazja do tego, żeby spotkać się, żeby podyskutować, popatrzeć na sprawy z różnych stron, a rekolekcje wcale nie zakładają tego, żeby kogoś przekonywać czy nawracać wprost, ale one zakładają zmianę myślenia. Tak? Zmianę myślenia również o sobie nawzajem. O sobie nawzajem i o sobie, bo ja myślę, że możemy siebie nawzajem inspirować. I myślę, że ja jako osoba wierząca wielokrotnie, znaczy jestem pewien, że wielokrotnie byłem zainspirowany postawą, tak? Czy może bardziej postawą niż poglądami, ale często tak jakby całą postawą życiową osób niewierzących, które dają mi do myślenia. Myślę, że to w dwie strony działa, więc... Proszę ojca, ksiądz powiedział, że ten blog jest założenie takie, żeby tam pojawiały się również teksty osób niewierzących. Mhm. Ja również zapraszając na ten portal Areopag21 zapraszam również osoby niewierzące, które chcą poważnie rozmawiać o Bogu. Mhm. Czy to znaczy, że również na waszym blogu jezuickim mogą pisać osoby niewierzące, w sensie zamieszczać swoje teksty jako główne? Tak, w ramach tego, no bo główne miejsce, gdzie najwięcej osób to zobaczy, to jest na Facebooku. Tak. Czyli, że ale tam... mówimy o portalu Areopag. Tak, jednak tak. Też. Jakby ma być miejsce dla jednych i dla drugich i to tak. w taki możliwie równorzędny sposób. Tak. Tak? I dalej z dyskusją, z rozmową, która jest jednych i drugich z wymianą rozumiem, myśli. Czyli i na Facebooku, i rozumiem, na portalu również Państwo zapraszacie do siebie na tak. swój blog. Tak. Ksiądz powiedział, że właśnie, że ta rozmowa może dać nam poznanie się wzajemne, ale również poznanie siebie, tak, że inspiruje wierzących i niewierzących. Tak myślę. Do czego głównie? Znaczy, jeśli my będziemy mieli temat, jeśli to jest temat cierpienia, jeśli to jest temat seksualności, jeśli to jest temat śmierci, to są tematy, z którymi mierzy się każdy, wierzący, niewierzący. I my sobie z tym w życiu, jako społeczeństwo, my sobie radzimy albo nie. My odpowiadamy sobie na pytanie, co zrobimy z osobami, które są bezdomne. My sobie odpowiadamy na pytanie, co zrobić z problemem alkoholowym i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Jakby pytania, oczywiście w tym momencie mówię o takich rzeczach praktycznych, natomiast gdzieś na dnie, w fundamencie jest jakby pytanie o te najważniejsze rzeczy w życiu, o sens też życia. Tak? To pytanie o sens życia będzie trochę inne w przypadku osoby wierzącej i niewierzącej, czy jakby inaczej wyrażona. Natomiast jest pytanie, gdzie my jesteśmy w stanie się spotkać we wspólnym budowaniu naszej lepszej rzeczywistości, na czym zależy osobie niewierzącej i na czym zależy przecież oczywiście osobie wierzącej we współpracy z Panem Bogiem w budowaniu tego, co jest tak, tutaj. Ale to podstawowe pytanie, bo ksiądz powiedział, że ten fundament jest gdzieś głębiej, prawda? To podstawowe pytanie, które sobie zadają osoby wierzące i niewierzące, to jest właśnie to samo, czy istnieje Bóg, tak? Tylko każdy inaczej odpowiada. Bo potem te wszystkie inne pytania, oczywiście one się biorą z tego odpowiedzi na to podstawowe pytanie. Ale mi się wydaje, że my, wierzący i niewierzący, rozmawiamy właśnie o tych innych rzeczach, ale takiej dyskusji i rozmowy, dlaczego jedni wierzą, drudzy nie wierzą, jest bardzo mało. Mhm. Czyli z czego się to bierze? To właśnie było nawet też w tekście ojca Rosłonia, że my rozmawiamy o narracji, tak? O języku, nie rozmawiamy o istocie. Dlaczego? Ja jeszcze jakby odchodząc od tego pytania, ja wcale nie jestem taki przekonany, że dla większości z nas tym najbardziej podstawowym pytaniem jest pytanie o to, czy Pan Bóg jest, czy nie jest. Tak? Bardziej to jest pytanie, jak ja mam żyć. Tak? No bo z tym się zmagam każdego dnia i oczywiście ono się bardzo, w bardzo wyraźny sposób wiąże. Łączy, z pytaniem, no właśnie, ona się wiąże. Boga, tak. Tak? Natomiast ja nie wiem, czy w praktyce, tak, w praktyce naszego życia, przy podejmowaniu większości decyzji i wyborów, czy to nie jest najbardziej podstawowe pytanie. Jak ja mam funkcjonować, jak ja mam żyć? I oczywiście dalszym jest to pytanie o Pana Boga.
No tak, ale to możemy również odwrotnie powiedzieć. Jeżeli ja odpowiem sobie na pytanie o Pana Boga, ustawiam tak swoje życie, tak? Mhm, na pewno. Odwrotnie. Oczywiście. Mhm. Oczywiście. Ale większość z nas, tak jak ma ksiądz rację, pyta siebie, jak mam żyć, tak? Znaczy, ja siebie pytam najpierw, jakie mam żyć, tak? Ja, jako osoba wierząca, ale to jest chyba coś, co jest pierwsze, co jest podstawą. I tutaj jakby myślą w ogóle początek tych rekolekcji ma być okazją do tego, żeby o niewierze powiedziała osoba wierząca i niewierząca. I później o wierze powiedziała osoba wierząca i niewierząca, żebyśmy my rzeczywiście najpierw popatrzyli na siebie, na siebie nawzajem, rzeczywiście nie omijając tego tematu Pana Boga. Bo możemy, żeby sobie nie wchodzić w drogę, porozmawiać o tym, jak będziemy pomagali ubogim, gdzie się spotkamy i w sztuczny sposób znaleźć tak. pole wspólnego działania. Natomiast ominąć to, co jest rzeczywiście jakąś trudnością i takim pytaniem, które no, nadal pozostawi nas pewnie w takim poczuciu, czujemy inaczej, wierzymy inaczej. No osoba niewierząca nie powie, uwierzę, sobie zadekretuje to, że uwierzę, i osoba wierząca nie może powiedzieć, nie wierzę, skoro wierzy i. Tak, czyli to nie zmieni się my siebie sami, prawda, naszej tożsamości, no, ale wydaje mi się, że innych. I wydaje mi się, że tak jak bardzo dużo zmienia się na poziomie, czy może się zmienić na poziomie wzajemnego szacunku, tak? Wzajemnego, znaczy w ogóle okazji do tego, żebyśmy my się inspirowali. Ja o wiele więcej mam kontaktu z osobami wierzącymi z rzeczywistych przyczyn jako osoba duchowna. I widzę bardzo dużo zamknięcia i nieufności wobec w ogóle wychodzenia, rozmawiania, dyskutowania. Jak popatrzę na jakieś komentarze w internecie pod różnymi artykułami, wydaje mi się, od drugiej strony jest to samo. Tak. Takiej w ogóle niechęci tego, żeby się spotkać, w ogóle zastanowić, zobaczyć, że ta druga osoba nie jest taką właśnie przerysowaną albo antyklerykałem bardzo radykalnym, albo kimś, kto jest katolikiem bardzo mocno zamkniętym, zupełnie z góry patrzącym na kogokolwiek innego. Jest przestrzeń do rozmawiania i trochę się obawiam, że też i przy takich skrajnych opiniach, jakie się gdzieś chętnie pojawiają, znaczy chętnie są podchwytywane przez media, możemy mieć taki obraz właśnie tych ludzi z jednego i drugiego skraju. Próbujemy, czy główni organizujący, piszący te teksty próbują stworzyć taką platformę. Przestrzeń do tej rozmowy. Ojciec podniósł tutaj bardzo ważny temat, tego szacunku wzajemnego, bo mnie się wydaje, że rzeczywiście w tej przestrzeni publicznej, teraz tutaj, którą mamy w Polsce, tego szacunku również w kwestiach religijnych poglądów jest bardzo mało. Chociażby internet, ojciec powiedział, to pokazuje, że z jednej strony mamy no, takich wielu wojujących, powiedziałabym, niewierzących ateistów, ale z drugiej strony również, ojciec tutaj mówi o takim zamknięciu, ale również wojujących wierzących, prawda? Tak. Czy jest, no właśnie, co zrobić? Tą przestrzeń trzeba by było powiększać, ale co zrobić, żeby różnić się właśnie z szacunkiem i ładniej? Pierwsza rzecz to siebie poznać. Tak? No tak, to jest trochę, te rekolekcje ku temu. Tak, tak? No to jest taka pierwsza rzecz, poznajmy się, co nie znaczy, że jakby tam chociażby w takich komentarzach, w czytaniu tego, to prawdopodobnie tam będą aktywni również ci, którzy są ze skrajów i oni są również zaproszeni, tak? No bo potworzymy wszyscy tak, jakby jedno społeczeństwo, jedną wspólnotę i jakoś ze sobą funkcjonujemy i na to wszystko jest miejsce, bylebyśmy siebie nie obrażali, nie poniżali, nie szukali jakby takiego jedynie miejsca do tego, żeby komuś udowodnić, to ja mam rację, to ja jestem tym wszystkim lepszy. Czyli to jest też i nasza idea Areopagu 21, żeby nie obrażając rozmawiać ze sobą na wszystkie tematy i ludzie o różnych poglądach i opiniach i również osoby wierzące i osoby niewierzące. I w związku z tym zapraszam zarówno na blog Jezuitów Rekolekcje dla Niewierzących, jak i w ogóle na Areopag 21. Dziękuję ojcu za rozmowę. Dziękuję bardzo.